Przyjaciele, przez ponad 30 lat mojego życia wzrastałem w takiej mentalności, że Boga potrzebują złodzieje, degeneraci, każdy, który w jakiś sposób istotnie się potknął. Każdy, od którego czułem się lepszy. Ale nie ja. Ja od małego byłem bardzo porządnym człowiekiem. Nazywam się Michał Korgol. Już jako młody chłopiec byłem prymusem w szkole. Skończyłem w moim mieście szkołę podstawową z najwyższą średnią. Później liceum. Później skończyłem z wyróżnieniem tutaj studia prawnicze na Wydziale Prawa. I zawsze byłem bardzo porządnym człowiekiem. Później zacząłem budować dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. I wiecie co? Im więcej miałem, tym bardziej się bałem. Tym byłem coraz bardziej nieszczęśliwy i coraz bardziej samotny. Ale byłem też zbyt mądry w swojej ludzkiej mądrości, żeby wierzyć w takie staroświeckie archaizmy, że Bóg jest. Przecież to ja byłem dla siebie Bogiem. To ja od początku musiałem walczyć. W szkole, w pracy, wszędzie musiałem walczyć. To ja, to ja, to ja. Całe życie to słyszałem. Musisz być silny. Ale wiecie co? Ja już miałem dosyć tego, żeby chodzić każdego dnia w maskach. Udawałem silnych w pracy. Udawałem silnego wśród znajomych. Udawałem silnego przed żoną. Udawałem też silnego przed samym sobą. Ale prawda o mnie była taka, że bardzo się bałem i byłem nieszczęśliwy. Zastanawiałem się, co przyniesie kolejny dzień, co będzie, jakie ruchy wyprzedzające mogę zrobić. Przyjaciele, i wtedy usłyszałem proste słowa Ewangelii. Na początku wydawało mi się to niemożliwe. To było zbyt proste. Jak to? Takie nieintelektualne. Jak to? Jezus Chrystus umarł za mnie. Jak to? Jezus jest żywym Bogiem. Miałem dość hipokryzji księży, których oglądałem. Miałem dość. Boga utożsamiałem z moherowymi beretami. Nie chciałem tego oglądać. Ale któregoś dnia, kiedy już wiedziałem, że szczęścia nie znajdę w pieniądzach, szczęścia nie znajdę w karierze, w akceptacji u innych, stanąłem i powiedziałem do Niego ze łzami w oczach: jeśli Ty jesteś, jesteś żywym Bogiem, przyjdź do mnie. Ja Cię zapraszam do mojego życia. Zapraszam Cię do mojego życia. Przyjaciele, tego dnia, a było to 6 lat temu, wielki Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, przyszedł do mnie. Spotkałem Go osobiście, tak przyjaciele, nazywam się Michał Korgol. Spotkałem osobiście żywego Boga. I tego dnia zmieniło się wszystko. Ja wtedy jeszcze nic nie czaiłem. Ja nie rozumiałem. Ja tylko wiedziałem, że nie chcę już udawać. Wiedziałem tylko, że On jest. Że On żyje. Nawet nie rozumiałem, że narodziłem się na nowo. Przyjaciele, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ani jednego. Każdy człowiek tu na ziemi potrzebuje się spotkać z Bogiem. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Przyjaciele, przyjaciele, Jezus Chrystus 2000 lat temu, Bóg zszedł na ziemię w ciele człowieka i pokonał diabła, zniszczył diabła. Na krzyżu Golgoty wykonały się dwie rzeczy. Po pierwsze, uzyskałeś życie wieczne. Po drugie, prawo zwyciężania tutaj. Ale kiedy to się manifestuje, kiedy to się odpala w twoim życiu? Jest jeden warunek, że przez prosty akt wiary, przez pewność, przez decyzję powiesz: tak, ja w to wierzę. Ja wierzę, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Ja wierzę, że Jezus Chrystus zszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał, a teraz siedzi po prawicy Ojca. Ja w to wierzę. Jezus, ja zapraszam Cię do mojego życia, abyś przyszedł i panował w moim życiu. Jesteś moim Panem i Zbawicielem. Przyjaciele, nowe narodzenie, to jest nowe życie. Nowe życie, Przyjaciele, od 6 lat jestem nowym człowiekiem. Zupełnie nowym człowiekiem. Życie z Bogiem podniosło każdą moją dziedzinę. Kiedyś byłem przedsiębiorcą. Teraz jestem przedsiębiorcą. Jeszcze bardziej zaradnym. Jeszcze bardziej odważnym. Moje małżeństwo wzniosło się na wyżyny, które kiedyś wydawały mi się tylko mrzonką telewizyjną.
moje ojcostwo. Każda część mojego życia została podniesiona, bo 2000 lat temu Jezus Chrystus zniszczył diabła. On go pokonał całkowicie. Pokonał go całkowicie. Dwa aspekty wykonały się na krzyżu Golgoty. Po pierwsze to, że uzyskuje się prawo do życia w niebie. Jeśli narodzisz się na nowo, a dzisiaj miałby być koniec, koniec tego, co się nazywa tutaj, dzisiaj, na pewno idziesz do nieba. Na pewno. Ale druga rzecz dotyczy tego życia tutaj. Czy wiesz, że możesz się niczego nie bać? Niczego. I teraz przywołuję wszystkie lęki, które przychodzą do ciebie, do twojej świadomości je przywołuję. Spójrz na nie. Kiedy idziesz spać, kiedy się boisz, wiesz, że możesz się rozprawić z nimi? Wiesz, że możesz się niczego nie bać? Wiesz, że możesz panować w swoim życiu? Wiesz, że możesz nigdy nie chorować? Możesz nigdy nie chorować. To jest twoja decyzja. Twoja decyzja. 2000 lat temu Bóg załatwił ten temat, przyjaciele. Jezus Chrystus wziął na siebie na krzyżu Golgoty każdą chorobę. Każdą chorobę, każdą chorobę. Jeśli dzisiaj chorujesz, to albo nie wiedziałeś o tym, że możesz być zdrowy, albo tego chcesz. Jeśli chorujesz dzisiaj, może na nieuleczalną chorobę, wystaw nas na próbę. Wystaw nas na próbę. Nie przyszliśmy wam tylko mówić o Bogu, ale go zaprezentować. Może masz raka, zapraszam cię tutaj. Dzisiaj możesz wziąć swój cud. Ja wiem, że to jest mało intelektualne. Bardzo mało intelektualne. Ale wiara nie jest intelektualna. Przyjaciele, przyjaciele, dzisiaj możesz zmienić swoje życie. Możesz stać się obywatelem nieba. Obywatelem nieba. Obywatelem nieba. Upamiętajcie się. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Kiedy my tu jesteśmy, głosimy do was słowo prawdy i słowo życia. To słowo będzie was sądzić. To słowo, które teraz albo przyjmujecie, albo je odpychacie. W tym momencie ono będzie was sądzić. Albo panem twojego życia będzie Jezus, albo będzie nadal nim diabeł. To ty decydujesz dzisiaj. Bóg dla ciebie zrobił wszystko. Bóg dla ciebie zrobił wszystko. To ty podejmujesz decyzję. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus zniszczył diabła. Diabeł to kłamca. Kłamca, który przychodzi dzisiaj do twojego życia i próbuje ci powiedzieć, że jest mocny. Bo chce, żebyś chodził nadal na jego smyczy. Na jego smyczy. Przyjaciele, jeśli ktoś z was chce dzisiaj pojednać się z Bogiem, jeśli chcesz mu oddać swoje życie, jeśli chcesz stać się obywatelem nieba, doświadczyć zupełnie nowego życia, podejdź do nas. Pomożemy ci w tym. Do tego wystarczy prosty akt wiary. Prosty akt wiary i decyzja. I decyzja. Wszystko wykonało się tam na krzyżu Golgoty. 2000 lat temu. Ty decydujesz dzisiaj. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Ja 6 lat temu podjąłem decyzję. Jestem zwycięzcą. Żyje już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Michał Korgol, który urodził się kiedyś, umarł 6 lat temu. Dzisiaj jestem wypełniony Duchem Świętym. Jestem wypełniony Duchem Świętym. Mam świadectwo mojego życia. Mam świadectwo swojego życia. Mam świadectwo swojego życia. Dzisiaj możesz doświadczyć nieba. Dzisiaj możesz doświadczyć nieba. Przyjaciele, kto z was chce pojednać się z Bogiem? Kto chce być dziedzicem tego, co wykonało się na krzyżu? Kiedy słyszysz te słowa, podejmujesz decyzję. Podejmujesz decyzję. Przyjmujesz lub odrzucasz Ewangelię. Przyjmujesz lub odrzucasz Chrystusa. Boga żywego. Jesteśmy tutaj dla was.